Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Słychać. Chyba słychać. Czy widać? No, czy będzie widać, to się okaże. Ale dzisiaj środa, musi być widać i słychać wszystko, bo jesteście gdzie? U wujka Czarka na kanale. A nuż się uda. Raz, dwa, trzy. Trzy, dwa, raz. Adin, dwa, trzy, cztery. Ein, zwei, drei. Policaj. Widzicie? Zna się troszkę te języki. Liznęło się w życiu co nieco. Zaczynamy. Dziś odcinek, moi drodzy, o 13 posterunku. Dlatego, że wielu z was pytało o to, jak robiło się tak zwane kultowe sceny z tego serialu. Obejrzymy je razem i mam nadzieję, że sobie przypomnę. Jedziemy. Zaczynamy. 13 posterunek. Jak kręcił wujek Czarek? Kultowe sceny. Jeżeli ktoś nie zna 13 posterunku, no to niech wyłączy to teraz, bo nic nie zrozumie. Dobra, jedziemy. Ja bym zaczął od tego, moi drodzy. Czarek upił teścia. To jest ta scenka. O. I ona jest bardzo ciekawa, bo Cezary się oświadcza. Teścia mojego tata. Albo odwrotnie. O Boże, gdzie on jest? Córeczko! Błogosławię waszą związkowi! Coś ty zrobił? Jemu nie wolno pić, upija się jednym kieliszkiem. To dobrze, bo wypił dużo więcej. Cholera, przecież cię prosiłam. Jak mogłem odmówić teściowi? Nie mógł. A co powiesz mamie? Powiem! Że chociaż jesteśmy pijani, fajna z nim umia. Cezary się oświadcza. Oczywiście już przyszłą teściową nazwał mumią. A nie dlatego, że jest stara. Po prostu Cezary jest neurotykiem. Tak wymyśliliśmy tę postać z Maciejem Ślesińskim, reżyserem. Czyli on się zapędza. Wzorowałem się na takim filmie, który się nazywał Hotel Zacisze. Z wybitnym aktorem, powinniście go znać i pamiętać taką grupę Monty Python, nazywa się ten pan John Cleese. Zresztą reklamował jeden z polskich banków swego czasu. I John Cleese robił takie ministerstwo głupich kroków, tak dziwnie chodził, a w Hotelu Zacisze on grał jedną kultową scenę, którą zapamiętałem na całe życie. Otóż w hotelu, do restauracji przychodzą Niemcy. On jest Anglikiem. I żona błaga go, mówi, proszę cię, tylko nie mów nic o Hitlerze, nie mów nic o wojnie. On mówi, dobrze, nie będę o wojnie nic, o Hitlerze nic, dobrze. I jak zaczyna jechać? W ten sposób, że gebelsiki w sosie własnym, chodzi ten, robi Heil Hitler, strzela, no po prostu dookoła stołu, a ci Niemcy patrzą tacy zdziwieni na wariata, no. Cezary jest takim samym neurotykiem. On wybrnął z tej sytuacji w ten sposób, że robi coś takiego. Tak już się zagalopował na temat Hitlera, SS i w ogóle morderców Niemców, że ci zamarli i on jebut, upadł, zemdlał. Wstał i tak. Przepraszam, zemdlałem. No to jest mój ulubiony żart. A Cezary jest właśnie takim neurotykiem. Tak bardzo boi się zaręczyć z Kasią i tych zaręczyn, że się uchlewa. No i uchlewa też swego przyszłego teścia, który okazuje się być kim? No, alkoholikiem. Czyli człowiekiem uzależnionym od alkoholu. Jemu nie wolno pić, żeby żyć. Uwielbiam do dziś wygłupiać się, że jestem pijany. Jak policja mnie łapie, wychodzę z auta, normalnie zataczam się, opieram samochód, mówię, o, mamy kierowcę. Ja mówię, panowie, żartujecie sobie. Kto tu jest do cholery aktorem? Mi. Sitcom to jest taki gatunek, gdzie trzeba tekst, który jest bardzo precyzyjnie napisany, strzelać jak z karabinu maszynowego. Tak. Najtrudniejszą taką sceną dla mnie była scena z panem Witoldem Pyrkoszem. Scena o tym, jak przyszedł aktor sklerotyk. Zapomniał roli. No i Cezary mu tłumaczy Hamleta. No scena w ogóle z czapy wyjęta, świetnie napisana i wymagało to od nas perfekcyjnej znajomości tekstu i nagadania takiego jak karabin maszynowy. Fak, 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 fak.
kręciliśmy na jedną kamerę. Wyobraźcie sobie, co to były za czasy? Tu stoją dziś dwie kamery. Znaczy w postaci aparatu fotograficznego. Wtedy była kamera. Jedna. Więc musieliśmy wszystko nagrać na mnie i na pana Pyrkosza. Czyli zawsze się robi dwa razy więcej. I to po kilka dubli. Dlatego to było tak piekielnie ciężkie. Bo potem montażysta jeszcze musiał to skleić. Powiem wam szczerze, że ja tą sceną byłem przerażony. No bo wtedy sitcom był nowością. Myśmy dopiero ten gatunek odkrywali. Ale to, co zrobił pan Witold Pyrkosz, to było mistrzostwo świata. Myśmy te sceny skończyli dużo wcześniej. Było dużo czasu, żeby na obiad, na wszystko. Tak cudownie jest pracować z prawdziwymi zawodowcami. Tak samo wyglądała scena z panem Piotrem Franczewskim. Zawsze jak przychodził zawodowiec, prawdziwy, sprawdzony aktor, to, no to robota szła jak ulał. Tak się nie mówi. To szła jak trzeba. O, po prostu. Pan Pyrkosz, świętej pamięci już pan Witold. Grałem z nim też w teatrze swego czasu i jako prezes Stowarzyszenia Aktorów Filmowych, Telewizyjnych i Teatralnych. Już to nie istnieje ta instytucja, ale byłem prezesem takiego stowarzyszenia i pan Witold był w moim stowarzyszeniu. Wystąpiłem jako prezes o przyznanie panu Witoldowi orderu. I Ministerstwo wtedy Kultury zgodziło się ze mną. Oczywiście. I miałem przyjemność wręczać panu Witoldowi order. Uważam, że ten człowiek wart był wszystkich orderów świata. No ale ta scena jest zaczepista. Zaraz sobie przypomnisz. To mówi książę. Młody facet, narkoman, schizol i satanista. Narkoman? No, miał zwidy. Siedział w grobie i gadał do czaszek. Myśli pan, że coś brał? Normalni ludzie nie gadają do czaszek. Coś pamiętam. Podpowiadam. Ham. Ham. Był hamem. Nie, był księciem. Ale książę też może być hamem. Ale ten nie był, dobra? A kim był? Już mówiłem, był świrem. Nie, przed chwilą mówił pan, że grał w Czterech Pancernych. Posłuchaj, skup się. Ty grałeś w Czterech Pancernych, pamiętasz? Ja grałem w Krzyżakach. Nie, w Krzyżakach grał Brunner, a tego księcia grał Mel Gibson. Nie, księcia grał Klos, a Mel grała w Pustyni i w Puszczy. Nie kłóć się ze mną. Ja się nie kłócę. No to kto grał w Czterech Pancernych? Brando. Dobra, mam to w dupie. Wybitny aktor. To jest monolog Hamleta. Hamlet był księciem duńskim. Mówił pan, że był hamem. Tak, jak się na coś wściek. Ja tak nie mówię. Dlaczego? Musi mi pan wyjaśnić, o co chodzi. Ja nie wiem, co mam grać. Dobra, tak w skrócie. Ten Hamlet miał stryja, ojca, matkę, kochankę, jeszcze paru kumpli. Masz to? No. Stryj nalał ojcu do ucha truciznę, bo chciał mu odbić matkę. Ale już po śmierci. Kochanka się utopiła, a Hamlet wykosił wszystkich innych i siebie, bo był pesymistą. Zrozumiałeś? Tak. No widzisz. Na co umarł stryj? Umarł od rany kłutej. A ojciec umarł od trucizny. Tak jest. Kochanka się utopiła. W jeziorku. No to gdzie wtedy była matka? Matka? Poszła. Po zakupy. A co kupiła? Nic nie kupiła. Sklep był zamknięty. I tak się zdenerwowała, że wróciła do zamku i umarła. I powiem ci jeszcze, że lekarza nie było nigdzie w pobliżu, bo umarł dzień wcześniej, a jego asystent wyskoczył z mostu. A może chciała kupić kaszankę? No pewnie poszła po zatrutą kaszankę, bo chciała stryjowi wepchnąć do ucha. Nie, ale... Jeszcze jedno słowo będzie gorzej niż w Hamlecie. Czytam ci monolog. Być albo nie być. Pamiętasz? Być albo nie być. Co dalej? Być albo nie być. Być albo nie być, oto jest pytanie. Powtórz. Oto jest pytanie. Powtórz całość. Kto pyta, nie błądzi. Co powiedziałeś? Oto jest przysłowie. Powtarzam. Być. Być. Albo. Nie być. Nie. Albo. Nie albo. Zabiję cię. Jezu, zabiję cię. Nie być albo nie być. Nie być albo być. Czy autor tej sztuki był debilem? Ty jesteś debilem. Ja jestem aktorem. A jestem piekarzem. Poproszę bagietkę. A w ryj chcesz? Nie ma bagietek? Uważaj. Powiesz ten monolog. Raz. Jeżeli nie powiesz, to staniesz. Dwa. Bagietek zabrakło. Trzy. Rozumiesz? Rozumiem.
Monolog? Być albo nie być, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, gdy Hamlet, książę duński, przyjedzie na krowie. Panie policjancie, jest pan tam? Bomba na posterunku. Na posterunku zawsze działy się dziwaczne rzeczy i któregoś dnia pojawiła się bomba. Bomby nie wolno dotykać. No i teraz jak sobie poradziliśmy z tym wszystkim? Otóż, no, bomba zanim wybuchnie, musi narobić raczej spustoszenia tu, w głowach naszych podopiecznych, naszych posterunkowych, komendanta, Kasi i wszystkich. No, wiadomo, jak uderzysz ładunek wybuchowy, to się musi pierdyknąć, ale nie wszystkie. Niektóre dopiero wymagają, muszą mieć impuls, żeby wybuchnąć. Tak ma Sentex, tak mają te wszystkie inne rzeczy i o tym jest właśnie ta scena. Dużą wagę przywiązywaliśmy do rekwizytów. Mieliśmy dwóch najwspanialszych, najcudowniejszych rekwizytorów na świecie, którzy mieli wszystko. Jak na przykład była scena taka, no Cezary Pazura wychodzi zza szafy i Cezary coś ma tam powiedzieć. Ja mówię, kurde, ale wyjść to każdy aktor by wyszedł. A gdybym ja wyjechał na malutkim rowerku, jeszcze w kasku milicyjnym, to by było śmieszniejsze. A dlaczego masz wyjechać na rowerku? Nie wiem, bo to jest głupie. I śmieszne. I oni za 5 minut mieli rowerek, mieli kask, mieli wszystko. Nie ma takich ludzi. A tu zrobili bombę ze skrzynki. No tak wyglądała, jak wyglądała, ale działa. Są dwie możliwości. Dzwonimy po saperów, albo nie dzwonimy po saperów. Jak zadzwonimy, to przyjadą. No właśnie. No to zadzwonmy. A jak tam nie ma bomby? Przecież Pershing coś wyczuł. Ludzie są umyli. Ja myślę, że powinniśmy być rozsądni. Cicho bądź. Chciałam tylko powiedzieć, że jeśli ta bomba jest tak duża jak ta paczka, to wysadzi pół dzielnicy. Nie dzwonimy. Jest pan pewien? Jeżeli przyjadą, a tam nie będzie bomby, to będą się ze mnie śmiać do emerytury. To nie tak długo. Opiszą nas w gazetach, a góra obciąży nas kosztami akcji. A jak wybuchnie bomba, to obciążą nas kosztami pogrzebu. To może rzućmy monetę. Rozerwę na strzępy, idiotę. Co to tu postawił? Nie padnę. Nie mam już 18 lat. To jest bomba! Przynajmniej wiemy, że można nią grać w piłkę. Co to za paczka? Nie dotykaj! Nie jestem głucha. To bomba! Obejdź ją szerokim łukiem. Mogę w ogóle wyjść. Proszę bardzo. Żartowałam. Myślisz, że zostawiłabym was z bombą? Pewnie. Jeśli to bomba, to dlaczego nie wybuchła, jak Stępień ją kopał? Kopałeś bombę? Znacie jeszcze jakiegoś policjanta w tym kraju, który kopie bomby? Materiały wybuchowe nowej generacji w ogóle nie wybuchają. Kamień spadł mi z serca. Jak się je kopie, łamie czy rzuca? Semtex wybucha na skutek reakcji chemicznej, to samo C4 czy Playboys. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że tą bombą bawił się profesjonalista. Profesjonalista? Muammar Gaddafi, Mel Gibson, Leon Zawodowiec. Ktoś chciał, żebyśmy otworzyli tę paczkę. Kolejny przykład na to, jak trzeba znać perfekcyjnie tekst. To jest scena z pierwszej serii 13 posterunku, chociaż powiem wam szczerze, że ja w pierwszej serii widzę dużo niedociągnięć, takiej naszej niepewności, czym jest gatunek sitcom i takiego deptania po nieznanej ziemi. Bo w drugiej serii już myśmy wiedzieli, po co idziemy. Że idziemy po sukces, po całości. A tu jeszcze jesteśmy grzeczni, tacy uładzeni, jeszcze to wszystko jest takie niepewne i trwożne, jak pierwiosnki. Jak wierzby przydrożne. Widzicie, jaki wujek jest wrażliwy? A to jest scena
pod tytułem Dawaj kluczyk Arni od Kajdany. Też jest dokładnie budowana na tej zasadzie, co scena z aktorem sklerotykiem, czyli tekst. Nie wolno się pomylić. Jeśli ktoś się pomylił, rozwalał scenę. Zauważcie, że ta scena musi mieć swój rytm. Inaczej się nie da. Inaczej sitcom nie działa. Dlatego pracowaliśmy nad każdą sceną wiele razy. Wiele dubli miała scena. Zobaczcie. A ten co zrobił? To jest nasz bezdomny. Rozstrzelać. Jest pan pewien? Żartowałem, rozkuj go. Mówiłem coś. Żartował pan czy nie? Nie. Ja go rozkuję, a pan powie, że żartował. Nie żartowałem, zrozumiałeś? Zrozumiałem. To go rozkuj. Ale na pewno pan nie żartuje? Nie, żartuję. Żartuje pan? Nie. To dobrze. Coś z nim nie tak? Nie, jest tak jak zawsze. Kluczyk. Nie mogę. Dlaczego? Upadł mi. To go podnieś. Na ulicy. Wpadł ci do czegoś? Do buta. To go wyjmij. Wyjąłem. Poproszę. Jak go wyjąłem, to on mnie potrącił. I kluczyk mi wypadł. Dobra, przelećmy dwa następne rozdziały. Jak to się kończy? Co? Powieść. Ostatnio czytam komiksy. To jak się kończy komiks o kluczyku? Nie ma takiego komiksu. Dawaj kluczyk od kajdanek. Mówiłem już, że nie mam. Przepraszam bardzo, czy ktoś mógłby mi pomóc? Arni, powiedz panu komendantowi, co zrobiłeś z kluczykiem. Od początku? Nie, od końca. Na końcu było plus. Bardzo ważny w komedii jest tak zwany qui pro quo. Qui pro quo. Wiecie, co to jest qui pro quo? Czyli bierzemy kogoś za innego niż jest i tu się mylimy, nie? O, ale qui pro quo. Stało się coś, czegośmy nie oczekiwali, bośmy się pomylili, że ten to nie był tą, a tamta nie była tym. Na przykład. To też jest qui pro quo. Jest scena z generałem, gdzie przychodzi jego żona, a Cezary jest przekonany, że z dziwka ktoś się przyszedł zarejestrować. No i zachodzi qui pro quo i się chłopcy tak zapętlili, a ponieważ są po jednym, no że wyszło to, co wyszło. Uwielbiałem na 13 posterunku dwie rzeczy. Jak aktor mdlał, czyli tak i but wypadał z kadru, albo scenę, jak na przykład musiałem się czegoś pozbyć. Cezary zawsze pozbywał się z rekwizytu w ten sposób, że tak jak ktoś go przyłapał, to wyrzucał go za siebie, robił minę i chował ręce. To też to uwielbiałem, to był taki mój znak rozpoznawczy. Parę razy musiałem kota tak rzucić. Tak. Opowiadałem to o tym, jak mówiłem o 13 posterunku. Pamiętam, nie podpuszczałeś się mnie, żebym mówił jeszcze raz. Ale w każdym razie ten kotek, taka dziewczynka przyniosła kotka. Jak już za czwartym razem mi go dawali do rzucenia, bo go chłopaki z tyłu łapali w koc, żeby mu było wygodniej lądować, to powiem wam, że ten kot, jak już go mi dawali na ręce, to miał takie... Nie lubił mnie. Nie wiedzieć czemu. A teraz scena z generałem. Kto jest dziwką? Jemu nie wolno się denerwować. Milcz! Proszę mówić. Rano było brzydko, a teraz jest ładnie. Teraz jest brzydko, a rano było ładnie. Kwestia gustu. Pan śmie się ze mną kłócić? Nie. Tak, nie. Tak! Ja tylko stwierdzam fakty. Fakty są po to, żeby je zmieniać. Kto to powiedział? Ja. Nie, ktoś inny. Dziwki rejestrujemy w piątki. Przedstawiam panu moją żonę. No, ale to nie jest pana żona. Pana żona nie żyje. To jest moja żona. Nie, nie jest. Jest. Nie, nie jest. Jest. A ta poprzednia to też była pana żona? Która poprzednia? Ta, co na co dzień jest moją siostrą? Nie. Ależ tak, tamta jest pana żoną, a ta jest nową dziwką i przyszła się zarejestrować. Jak pan śmie? O, przepraszam, prostytutką. Dziwką? Jak zwał, tak zwał. Puszcza się za pieniądze. Moja żona jest dziwką. Tak jest, znaczy nie. Ta jest dziwką. Tamta jest moją siostrą, a pana żona nie żyje. Moja żona nie żyje. Jest dziwką. Pan jest jej bratem. Nie, ja jestem bratem siostry, która żyje. Znaczy nie, ja jestem żoną nieżywego brata, a pan jest dziwką. Aha, wiecie co ja zauważyłem ostatnio a propos lajki? Zauważyłem to, bo ja na przykład subskrybuję wiele kanałów, i że sobie jednak wciskam dzwoneczek. Też wciśnijcie dzwoneczek. Wtedy sobie przypomnijcie, że wujek Czarek nadaje. J23 znowu nadaje. Skąd to tekst? Stawka większa niż życie. J23 znowu nadaje. Wujek Czarek nadaje. Czyli subskrybujesz i naciskasz dzwoneczek. Dwa naciski. Patrzcie. Człowiek jest zawsze pod naciskiem. Do zobaczenia za tydzień.